następnej nocy wojska rosyjskie wycofały się do Kazimierza Wielkiej. Kościuszko ze swymi żołnierzami również opuścił obozowisko i stanął obozem w Słowikach. Według szacunkowych obliczeń, nigdy w pełni nieudokumentowanych, w bitwie poległo ponad 1000 żołnierzy rosyjskich i do 500 żołnierzy polskich. Po zwycięstwie wojsk polskich pod Racławicami powstanie rozprzestrzeniło się na cały kraj. Jak wiemy z historii, nie skończyło się ono powodzeniem. Jednakże bitwa pod Racławicami obrosła legendą, która w wielu późniejszych pokoleniach uchwałach pomagała zachować wiarę we własne siły, w zjednoczenie narodu i dawała nadzieję